Cześć, witam Cię bardzo gorąco na kolejnej lekcji z cyklu Matematyka 500+, czyli Matematyka dla rozszerzonych. Tym razem zapraszam na rozwiązywanie zadań z trójkątów. Planimetria bywa dla młodzieży dosyć skomplikowana, szczególnie właśnie na poziomie rozszerzonym. Dlatego też był odcinek z cyklu Matematyka 500+, gdzie zajmowałam się samymi czworokątami, a na tym odcinku będę zajmowała się tylko i wyłącznie trójkątami. Co musisz pamiętać? Oprócz tego, co Ciebie obowiązuje na poziomie podstawowym z trójkątów, dochodzi jeszcze nasze kochane twierdzenie kosinusów i twierdzenie sinusów, które często bywa właśnie do wykorzystania w zadaniu na poziomie rozszerzonym. A więc myślę, że te zadania, które wybrałam na to nasze spotkanie właśnie, będą na tyle ciekawe, że będę chciała wykorzystać tutaj właśnie te informacje, których nie ma na poziomie podstawowym. Oczywiście zdając maturę rozszerzoną, musimy umieć to, co na poziomie podstawowym, plus elementy, które wchodzą na rozszerzenie. A więc zapraszam do rozwiązywania razem ze mną zadań, które przygotowałam na to nasze właśnie spotkanie. Zadanie numer 1. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz miara kąta BAC to 30 stopni. Oblicz długość środkowej AD tego trójkąta. Czyli tak, wypiszmy sobie. Podane jest w treści, że podstawa ma długość 8, że kąt, w tym wypadku u nas kąt BAC to 30 stopni, a naszym zadaniem jest wyznaczyć długość środkowej AD. Takie mamy informacje, wiem, że trójkąt jest równoramienny, no więc spróbujmy nanieść to, co jest dane na rysunku. Czyli tak, miara kąta BAC, BAC to 30 stopni, tu zapiszemy. Z tej strony też oczywiście 30 stopni. No i jeszcze mamy podane, że podstawa to 8. Ramiona nie wiemy, jakie są długości, napiszmy x i x. No i teraz tak, skoro mamy te dwa kąty, no to myślę, że ten kąt bez problemu sobie policzymy. To jest 120 stopni, prawda? Ze względu na to, że tu mamy 30 i 30, to razem 60, czyli do 180 brakuje 120 stopni. I teraz naszym zadaniem pewnie będzie trzeba wyliczyć x-a, mamy wyznaczyć długość środkowej AD. Ale zanim ja ją narysuję, to ja chciałam, żebyśmy tą ramię wyliczyli. Ramię można wyliczyć w różny sposób. Jest to trójkąt równoramienny, to nie jest jakiś mega odlotowy trójkąt trudny, więc możemy różnymi sposobami. Myślę, że najprościej będzie, żeby tutaj już mogłabym narysować wysokość, ale nie chcę na tym rysunku za dużo rysować, dlatego ja myślę, że ramię wyliczymy sobie przy użyciu twierdzenia sinusów. Jak to szło? Szło to tak, że długość wybieramy sobie boku w trójkącie, bo twierdzenie sinusów możemy stosować, podobnie jak kosinusów, do dowolnego trójkąta. A więc wybieramy sobie jakiś bok, prawda? I będziemy liczyć jego stosunek, tego długości tego boku, do sinusa przeciwległego kąta. Czyli u nas, załóżmy x do sinusa przeciwległego, czyli 30 stopni, tak? Ma się tak, jak wybieram sobie inny bok i robię do sinusa przeciwległego kąta. Oczywiście, że nie wybiorę x, no to byłoby bez sensu, bo to jest trójkąt równoramienny, czyli muszę wybrać 8, tak? Czyli 8 do sinusa przeciwległego kąta do tego boku, czyli 120 stopni. Tu zastosowaliśmy, przypominam, twierdzenie sinusów. Tak w skrócie napiszę, twierdzenie sinusów. Bok do sinusa przeciwległego kąta ma się tak jak bok do sinusa przeciwległego kąta. No więc tak, no to x nie wiemy. Sinus 30 stopni, pamiętamy, to 1/2. Ma się tak jak 8 do sinus 120 stopni. Otóż tak się składa, że sinus 120 stopni liczymy ze wzorów redukcyjnych. Jest to sinus, innymi słowy, 60 stopni, prawda? 120 stopni, to znaczy, że sobie w głowie od 180 odejmujemy 120, wychodzi nam 60 stopni. A że to jest ćwiartka druga, sinus w drugiej ćwiartce jest też dodatni, dlatego jest sam sinus 60 tutaj stopni. No to przepiszę to jeszcze raz, x nad 1/2, to się równa 8 nad sinus 60 stopni, to pierwiastek z 3/2. Pomnożę tutaj oczywiście ładnie na krzyż, czyli będę miała x razy pierwiastek z 3/2, czyli tak też napiszę. I teraz mamy 8 razy 1/2, no to myślę, że to od razu 4. No to teraz razy 2 pomnóżmy, czyli będziemy mieć pierwiastek z 3, x to się równa 8.
No i podzielę przez pierwiastek z 3, czyli mam, że to jest 8 nad pierwiastek z 3. No i teraz razy oczywiście pierwiastki odpowiednio mnożymy i mamy 8 pierwiastków z 3 nad 3. Tyle nam wyszło równe ramię. No ja nie mówię, że to jest jedyny sposób na zrobienie tego zadania, można też inaczej to ramię wyliczyć. W każdym bądź razie ja zaproponowałam taką wersję, bo jest bardzo łatwo. No to teraz musimy wyliczyć długość naszej środkowej, prawda? Więc pasuje tą środkową sobie narysować. Przypominamy, co to jest środkowa. Środkowa jest to odcinek, który łączy dowolny wierzchołek. Jeżeli ma być AD, no to na pewno wierzchołek A, u nas, w naszym zadaniu, ze środkiem przeciwległego boku. Czyli mamy bok BC, zaznaczamy sobie środek i ten środek, to niech będzie literka D, zaznaczamy i łączymy. I to, co nam teraz ja poprowadziłam, to jest środkowa. Ja nazwę sobie niech będzie S. Czyli ja mam policzyć długość tej środkowej. I teraz jak do tego podejść? Oczywiście, skoro środkowa, powiedziałam, że ona łączy dowolny wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku, czyli odtąd dotąd na rysunku, skoro cały x to było 8 pierwiastków z 3 nad 3, to tutaj będzie połowa, czyli 4 pierwiastki z 3 nad 3. Dlaczego tak zrobiliśmy? Bo teraz popatrz, mamy taki piękny trójkącik. Trójkącik ABD. I dla tego trójkąta zastosujemy teraz twierdzenie kosinusów dla trójkąta ABD. No tak to jest w tych trójkątach, że trzeba widzieć twierdzenie sinusów, kosinusów. Dlaczego ja wybrałam teraz twierdzenie kosinusów? Dlatego, że popatrz, mam tylko jeden kąt w tym trójkącie. Nie znam tego kąta, nie znam tego kąta, w sumie to mnie nie obchodzą te kąty, dlatego że wystarczy mi tylko jeden kąt i dwa boki, które leżą przy tym kącie. Jak takie informacje mam, to jestem w stanie policzyć ten przeciwległy do tego kąta bok za pomocą twierdzenia kosinusów. A brzmi ono tak, właśnie to nasze s do kwadratu, to się równa. Ten bok do kwadratu, czyli 8 do kwadratu, dodać ten bok, czyli 4 pierwiastki z 3 nad 3 do kwadratu, minus podwojony iloczyn tej mojej ósemki i tego mojego 4 pierwiastki z 3 nad 3 razy kosinus mojego kąta, który jest pomiędzy tymi dwoma bokami, czyli u nas 30 stopni. No to liczymy. Czyli s kwadrat to się równa. 8 do kwadratu to 64. Dodać, teraz to podnosimy do kwadratu. 4 do kwadratu to 16 razy pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3 i 3 do kwadratu to jest 9. Minus, no tutaj niestety nic się nie skróci, więc musimy to pomnożyć. 2 razy 8, a no to jest 16, razy 4, to mamy 64, pierwiastki z 3 nad 3 razy, a kosinus 30 stopni, jak pamiętasz, to jest pierwiastek z 3 nad 2. No to teraz pomyślmy, co dalej. No to tutaj s kwadrat to się równa 64 dodać. Tu byśmy troszkę skrócili trójkę, to jest 1, tu przez 3 to będzie 3 i napiszę 16 trzecich, odjąć. Teraz uwaga, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 da nam 3. I ta trójka się skróci z tą trójką, więc ja tak skrócę po prostu. I dwójka przez 2 to jest 1, 64 przez 2 to mamy 32. Czyli będę miała minus 32. Zatem s do kwadratu to się równa 64 minus 32, to mamy 32, dodać 16 trzecich. Myślę, że wygodnie nam będzie teraz oczywiście wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie trójeczka, czyli będę miała 32 razy 3, to będziemy mieć 96 i plus 16, tu mamy też trzecich. No i mamy, że s do kwadratu to się równa. Jak to dodamy, to będziemy mieć tutaj 112 trzecich. Jak ja to teraz pierwiastkuję, to zapiszemy, że to będziemy mieć pierwiastek ze 112 nad pierwiastek z 3. No to co by można było zrobić? Można by było spróbować tą liczbę 112 rozbić sobie. No to spróbujmy. Podzielmy sobie przez 2, to mamy 56. Przez 2, 28. Przez 2, 14. Przez 2, no to mamy 7. Przez 7 to 1.
No to spróbujmy. Z tego i z tego wyląduje nam dwójka przed pierwiastkiem, z tego też. Czyli mogę teraz zapisać, że będę miała 2 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 7 nad pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierność, czyli mnożymy licznik i mianownik przez ten pierwiastek, który jest w mianowniku. I mamy 4 pierwiastki, tu się mnoży, czyli 7 razy 3 to 21. A pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no to mamy po prostu pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. I wyszła nam, że nasza długość tej środkowej to są 4 pierwiastki z 21 nad 3. No tak się składa, że popatrz, ja zaproponowałam Ci to zadanie zrobić w ten sposób, że najpierw policzyć ramię, na przykład stwierdzeniem sinusów, niekoniecznie, a później wyliczyć stwierdzenia kosinusów, ale dla zupełnie innego trójkąta, dla trójkąta tego naszego, który zamalowałam na czerwono, dla trójkąta ABD, zastosować stwierdzenie kosinusów, bo dzięki niemu jesteśmy w stanie policzyć długość właśnie naszej środkowej, czyli naszą długość S. Zadanie numer 2. Na boku AB trójkąta równobocznego ABC wybrano taki punkt D, że AD do DB ma się tak jak 2 do 3. Oblicz tangens kąta ACD. Czyli tak, po pierwsze zapiszmy, co mamy dane, że AD do DB ma się tak jak 2 do 3, a my mamy wyznaczyć tangens kąta alfa, gdzie alfa to jest mój kąt, tak zapiszę ACD. No więc po pierwsze musimy to wykonać, do tego rysunek zrobić poprawny, czyli tak, powiedzieli nam, że na boku AB wybrano taki punkt D, żeby AD do DB było jak 2 do 3. No to spróbujmy tak mniej więcej, niech tu będzie punkt D. I to ma być tak, że ten kawałeczek AD do tego kawałka ma się tak jak 2 do 3. Co to oznacza? To nie oznacza, że tu jest 2 cm, a tu 3, tylko to oznacza, że tu może być 2x, to wtedy tu będzie 3x. Czyli w zadaniu ze stosunkiem, bardzo często w matematyce, żeby sobie uprościć, to tak właśnie oznaczamy, że ten bok AD to będzie 2x, ten odcinek, a ten odcinek DB to będzie 3x. No i teraz tak, skoro wiemy, że ten trójkąt jest równoboczny, no to razem tu jest 5x, no to tutaj też będzie 5x. Tutaj też będzie 5x. Na pewno do czegoś nam się to sprzyda. No to teraz zaznaczmy, jaki to tangens, jakiego kąta mamy policzyć. Kąta ACD. AC, no ja widzę, że muszę teraz to połączyć. No to połączę tutaj i mam ten kąt, zaznaczyć kąt alfa, kąt ACD. I moim zadaniem jest wyznaczyć tangens tego kąta. Oczywiście pierwsze, co się nasuwa, to może nie tangens, tylko kosinus, prawda, wyliczyć, a później sobie przejść na tangensa przy użyciu trygonometrii. Oczywiście jest to jeden ze sposobów. No ale żeby tak zrobić, to tak. Po pierwsze, tu mamy 60 stopni, to nie jest dziwota żadna. Tutaj też jest 60 stopni, to też się nie dziwimy. No i u góry też jest całe 60 stopni, dlatego że to jest trójkąt równoboczny. W trójkącie równobocznym wszystkie kąty są po 60 stopni. No to tak, skoro tu jest za pomocą x-a wyrażone, tu za pomocą x-a, to teraz jakby tu na przykład napisać y, to może stwierdzenia kosinusów, czyli ja napiszę, twierdzenie kosinusów zastosujemy dla trójkąta tego DBC. Popatrz, DBC. Dla tego trójkąta, może ja go tak zakreślę, dla tego trójkąta zastosujemy twierdzenie kosinusów. Dlaczego? Bo dzięki temu wyznaczymy y, uzależnimy od x-a. Czyli jeszcze raz stosujemy twierdzenie kosinusów. Czyli tak, pamiętaj, że twierdzenie kosinusów, dlaczego wybrałam? Dlatego, że mam jeden kąt tylko tutaj taki dany idealnie i potrzebuję tego boku, który leży naprzeciw tego kąta. To bardzo dobrze jest stwierdzenie kosinusów nam do tego tutaj zastosować. Oczywiście, gdybyśmy znali dwa kąty, można byłoby też twierdzeniem sinusów zrobić. To jest jedna z możliwości, prawda? Ja w tym wypadku wybieram twierdzenie kosinusów, dlatego że jest najprościej zastosować twierdzenie kosinusów, bo gdybym chciała coś innego, trzeba byłoby bardziej jakieś tam przekształcenia, bardziej skomplikowane użyć, a tak jest szybko. No więc stosujemy. Czyli tak, naprzeciwko tego kąta leży y, czyli będzie tak, y do kwadratu równa się. Ten bok, czyli 3x do kwadratu. Dodać ten bok, jego długość to 5x do kwadratu, odjąć zgodnie z twierdzeniem kosinusów 2 razy 3x razy 5x i razy kosinus w tym wypadku 60 stopni. No to próbujemy to liczyć. Co nam z tego wyjdzie, zobaczymy. Y kwadrat to się równa.
Tu będziemy mieć 9x kwadrat dodać. Tu jak podniesiemy 25x kwadrat minus, tu jak pomnożymy 2 razy 3, 6 razy 5, mamy 30 i x kwadrat, bo x razy x, a cosinus 60 stopni, to jest fajne, jedna druga. No to dalej. Y kwadrat to się uda. To sobie dodajmy. Będziemy mieć 34x do kwadratu, odjąć, a tu sobie możemy skrócić przez 2 i po prostu będziemy mieć odjąć 15x kwadrat. No to skoro tak, to możemy to jeszcze odjąć. Czyli y kwadrat to będziemy mieć oczywiście 19x do kwadratu. Jak ja to spierwiastkuję, to wyjdzie mi, że mój y, no może nie jest za ładny, no ale taki wyszedł. To jest x pierwiastek z 19. Na pewno nam się to sprzyda. Dlaczego? Dlatego, że ja teraz będę chciała zastosować, myślę, że znowu, twierdzenie. Zastosujemy teraz twierdzenie, ale też kosinusów, tylko dla tego trójkąta, który ja zakreślę na czerwono. Dlaczego? Dlatego, że dlatego możemy zastosować to twierdzenie ze względu na to, że chcemy właśnie ten kosinus bądź sinus, bo to możemy wybrać twierdzenie też sinusów, zastosować, dlatego, żeby coś o tym kącie wiedzieć. No nie od razu będę miała tangensa, ale jak na przykład wyliczę kosinusa, no to później policzę sobie tangensa. Albo jak wyliczę sinusa, to później tangensa. Myślę, że w tej sytuacji w sumie jest obojętnie, co zastosujemy. Czy kosinusów twierdzenie, czy sinusów. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że tu jest informacja, że jest kąt alfa, który w zasadzie jego szukamy jakiejś funkcji trygonometrycznej, to jeszcze wiemy, że to jest 60 stopni. No to może dla odmiany zróbmy twierdzenie teraz sinusów dla trójkąta tego mojego czerwonego A, D, C. To nie znaczy, wiesz, że jak tu było kosinusów, to tu musisz sinusów, ale tak dla odmiany będę chciała zastosować. No to popatrzmy. Y do sinus przeciwległego kąta, czyli 60 stopni, ma się tak jak, teraz bierzemy sobie nasze 2x do sinusa, w tym wypadku alfa. No i teraz będziemy sobie oczywiście podstawiać za y, podstawię x pierwiastka z 19 nad sinus 60 stopni, to pierwiastek z 3 nad 2, to się równa 2x nad sinus alfa. No to pomnożymy sobie, myślę, że tak wcześniej zrobimy sobie w poprzednim zadaniu, jak było twierdzenie sinusów, mnożyliśmy na krzyż, to pomnożmy, będziemy mieć x pierwiastek z 19 sinus alfa, to się równa, tu jak pomnożę to 2 i tu jedna druga mi się skróci, czyli będę miała pierwiastek z 3x. Podzielmy teraz obustronnie przez x pierwiastek z 19, dlatego że ja potrzebuję konkretnie sinusa, powiedziałam alfa. No i tak, x mi się z x skróci, będę miała pierwiastek z 3 nad pierwiastek z 19. Oczywiście to jeszcze nie jest wynik końcowy. Mogę usuwać niewymierność? Nie muszę usuwać. Dlaczego nie muszę? Bo to jeszcze nie jest końcowy wynik. Ja muszę wyliczyć tangensa. A na razie wyliczyłam sinusa. To co? To zróbmy jedynkę trygonometryczną. Przypomnijmy. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. To jest przecież 1. Czyli za sinusa podstawię to pierwiastek z 3 nad pierwiastek z 19. To do kwadratu. Dodać kosinus kwadrat alfa. To jest po prostu 1. Podnoszę do kwadratu. Mam 3 19 plus kosinus kwadrat alfa to jest 1, czyli kosinus kwadrat alfa, a to przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 1 minus 3 19, czyli kosinus kwadrat alfa to będzie wspólny mianownik 19, czyli będę miała 19 19, minus 3 19, czyli 16 19. Jak ja to spierwiastkuję, to dochodzę do wniosku, że kosinus alfa to będzie, 16 da się pięknie spierwiastkować, to będzie 4, a dół niech zostanie pierwiastek z 19. I teraz uwaga, ja nie muszę pisać na minusie. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy w trójkącie ostrokątnym. To jest trójkąt równoboczny. Wszystkie kąty ma ostre, po 60 stopni. No to alfa jest jeszcze bardziej ostry, prawda? Jeszcze mniejszy. Więc nie muszę tutaj rozważać sytuacji, że mogę mieć kosinus ujemny. No i na końcu zapiszemy nasz tangens alfa. Pamiętamy, to był wzór sinus alfa nad kosinus alfa, troszkę trygonometrii nam tu wchodzi. No i zapiszmy sobie pierwiastek z 3 nad pierwiastek z 19 podzielone przez 4 nad pierwiastek z 19. Tak się składa, że to teraz pomnożymy przez odwrotność, tak? Czyli tutaj przepisuję
licznik, a mianownik mnożę przez odwrotność i nam się te pierwiastki z 19 skrócą. Wychodzi wynik pierwiastek z 3 nad 4. I to mieliśmy wyznaczyć. Mieliśmy wyznaczyć tangens kąta alfa. Wyznaczyliśmy. Popatrz, ja zaproponowałam Ci taki sposób. Najpierw zastosować twierdzenie kosinusów dla tego mojego czarnego trójkąta, później twierdzenie sinusów dla trójkąta czerwonego. Ale mówię, to nie jest jedyny sposób na zrobienie zadania. Wiesz, jak to jest w matematyce, że robimy takim sposobem, a ktoś inny zrobi inaczej. Oczywiście, myślenie nad innym sposobem jest bardzo twórcze również, więc możesz przemyśleć, a jak mi to inaczej zrobił to zadanie? Jak najbardziej. Ja przedstawiam jeden ze sposobów, prawda? Wybieram taki, który akurat w danym momencie chcę troszkę, tak jak tutaj w tym zadaniu, zróżnicować. Troszkę twierdzenia kosinusów, troszkę twierdzenia sinusów, bo chcę Ci pokazać, że te twierdzenia są dosyć ważne, jeżeli chodzi o poziom rozszerzony na maturze. Zadanie numer 3. Miara jednego z kątów trójkąta jest równa 30 stopni. Pole tego trójkąta wynosi pierwiastek z 3, a promień okręgu na nim opisanego jest równy 2. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. A więc tak, po pierwsze, przygotowałam rysunek. Myślę, że tutaj sobie napiszemy 30 stopni, zaznaczymy, bo taki dosyć ostry ten kąt. Dalej, pole trójkąta to pierwiastek z 3. Mamy podany promień okręgu opisanego, że jest równy 2 okręgu opisanego. Ja rysunku nie muszę robić. Ja sam nie muszę Ci rysować okręgu opisanego na trójkącie, bo powinieneś wiedzieć, jak to wygląda, a do zadania nie będzie nam to potrzebne. Mamy wyznaczyć promień okręgu wpisanego, małe r, i wcale nie muszę rysować tego okręgu. Tak, bo dlatego, że ja powinnam kojarzyć promień okręgu opisanego czy wpisanego z pewnymi wzorami. Otóż tak, zaczniemy od tego, że po pierwsze, jeżeli zobaczysz w zadaniu, właśnie w zadaniu z geometrii trójkąta, że jest podany promień okręgu opisanego, powinno Ci się to skojarzyć z twierdzeniem sinusów. Dlaczego? Ponieważ w twierdzeniu sinusów w jednej wersji, bo tak, tam w twierdzeniu sinusów jest kilka wersji, ale w jednej z wersji można wykorzystać promień okręgu opisanego na trójkącie. Więc, jeżeli ja tutaj 30 stopni zaznaczyłam, to ja mogę napisać, że naprzeciwko tego 30 stopni leży sobie bok, załóżmy, długości A. Tak sobie nazwę, że to jest długość A. I teraz, jak wykorzystać twierdzenie sinusów? Czyli ja tutaj zapiszę, że będziemy korzystać z twierdzenia sinusów i w jaki sposób? W taki sposób, że tak jak w poprzednich zadaniach mówiłam, że wybieramy sobie bok, no tutaj nie mamy wielkiego wyboru, prawda? Wybieramy sobie ten bok A na razie, bo tylko taki zaznaczyłam, na razie A, do sinusa przeciwległego kąta. A ja o tych kątach nic nie wiem, ja tylko znam ten kąt. Czyli do sinusa 30 stopni i to się równa. Teraz mogłabym sobie wybrać drugi bok, ale ja nic nie wiem na temat tych boków. Dlatego ja wybieram tą wersję twierdzenia sinusów, która zawiera dwa promienie. A nad sinus alfa równa się 2r. Taka jest też wersja twierdzenia sinusów. A dlaczego ją wybrałam? No bo przecież r miałam podane. No to teraz podstawmy. Czyli a do sinus 30 stopni to 1/2 równa się 2 razy 2, czyli 4. No to chociażby niech napiszę nad 1 i pomnożę, czyli wychodzi mi, że a to się równa po prostu 2. No będzie mi na pewno to potrzebne, dlatego zaznaczę sobie na rysunku, że a to jest 2. Na pewno mi się do czegoś sprzyda taka informacja. Następna rzecz. Pole trójkąta. No też nam się powinno z czym skojarzyć. Powinno nam się skojarzyć, że skoro jest podany kąt, to był taki wzór na pole trójkąta z kątem. Tak, gdybym ja ten bok sobie x oznaczyła, a ten y, oczywiście mogę inne literki tam, b i c, ale specjalnie niech będzie x, y, to pamiętasz, był taki wzór na pole trójkąta, że pole trójkąta to jest 1/2 i teraz mnożymy te dwa długości tych boków, czyli x razy y i razy sinus tego kąta w środku 30 stopni. Jest taki wzór na pole trójkąta, 1/2 i loczyn dwóch boków i pomnożony przez sinus w środku kąta. Czyli 1/2 x razy y razy sinus 30 stopni u nas na naszym rysunku. No to spróbujmy teraz podstawić. Za pole trójkąta pierwiastek z 3 to się równa 1/2, no x razy y niech zostanie, bo przecież ani x nie znam, ani y, a sinus 30 stopni, no to będziemy mieć 1/2. No to pomnóżmy, czyli pierwiastek z 3 to się równa 1/2 razy 1/2, 1/4 x, y.
Myślę, że razy 4 będzie wygodnie, czyli mamy 4 pierwiastki z 3, to się równa x razy y. No i teraz co wyliczyć z tego? Myślę, że jedną literkę sobie wyliczymy, prawda? Na przykład wyliczymy sobie y, czyli podzielmy obustronnie przez x i dostaniemy, że nasz y to będą 4 pierwiastki z 3 nad x. No, ktoś powie tak, a po co w ogóle my te boki chcemy znać? Po to chcemy znać, że na pewno pamiętasz, że był taki wzór na pole trójkąta uzależnione od małego r. Bo małe r niestety nie występuje w żadnym stwierdzeń. Możemy wykorzystać wzór na pole trójkąta, w którym zawarte jest małe r. Ja ten wzór przypomnę, on jest w tablicach, że pole trójkąta to się równa małe r razy małe p. Gdzie małe p, przypominam, to jest 1/2 z obwodu naszego trójkąta. Czyli, a do obwodu muszę mieć wszystkie boki. Dlatego po to ja właśnie te boki liczę. No to popatrzcie, ja teraz mogę na moim rysunku zaznaczyć. Mój y to mam 4 pierwiastki z 3 nad x. I teraz co mogę zastosować? No to co jeszcze nie stosowaliśmy? Twierdzenie kosinusów. Czyli twierdzenie kosinusów. Oczywiście tu mamy jeden trójkąt, więc nie piszę dla jakiego trójkąta. Dlaczego? No bo tu znam, tu nie znam, ale za pomocą x, tu nie znam, ale też za pomocą x wrażone. Czyli stosuję ten długość tego boku leżącego naprzeciwko 30 stopni, czyli mamy 2 do kwadratu, to się równa x do kwadratu, dodać ten bok, 4 pierwiastki z 3 nad x i to do kwadratu, odjąć 2 razy x razy 4 pierwiastki z 3 nad x i razy kosinus 30 stopni. No to liczymy, co się oczywiście da. 2 do kwadratu, no to mamy 4, to się równa x do kwadratu, dodać. Tu mamy 4 do kwadratu, czyli mamy 16 razy pierwiastek z 3 do kwadratu, to mamy 3 i to nad x do kwadratu, minus. Tu pomnożymy, czyli mamy 2 razy 4, to będziemy mieć 8 pierwiastków z 3, a tak się składa, że ten x z tym x się skróci, tak? Czyli mogę napisać nad 1, bo się skróciło, i razy kosinus 30 stopni. No, kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 nad 2. No to jeszcze mi się skróci tutaj, tu będę miała 1, a tu będę miała 4. No to dalej przepiszę, 4 to się równa x kwadrat, dodać 16 razy, czy 48 nad x do kwadratu, minus. No i teraz mam tutaj 4 razy, z tego wyjdzie 3, czyli 12. No to przeniosę sobie tą może 12 tutaj, czyli będzie mieć 16. To się równa x kwadrat, dodać 48 nad x kwadrat. No fajne równanko, ale pomnóżmy razy x kwadrat. Będzie jeszcze ładniejsze, czyli będę miała 16x kwadrat, to się równa x do potęgi czwartej, dodać 48. Wszystko na jedną stronę, czyli x do czwartej minus 16x kwadrat, dodać 48, równa się 0. No fajnie by to było pod deltę zrobić, tylko najpierw muszę zrobić podstawienie. Za x do kwadratu podstawię jakieś t. I będę miała t kwadrat minus 16t plus 48 równa się 0. Dopiero tutaj mam równanie kwadratowe i dopiero teraz mogę liczyć deltą. No to proszę bardzo, b kwadrat, czyli mam 16 do kwadratu, czyli 256, odjąć. I teraz mamy 4 razy 48, czyli 4 razy 40 to mam 160 i 4 razy 8 to 32, czyli 192. No to w takim wypadku tutaj mamy 256 minus 192, no to mamy 64. To się pięknie spierwiastkuje i oczywiście dostaniemy 8, no to liczymy dalej. Czyli T1 u nas to będzie 16 minus 8 nad, w tym wypadku 2, czyli mamy 8 nad 2, czyli 4. I T2 mamy 16 dodać 8. I to nad 2, czyli mamy 24 nad 2, czyli 12. No to skoro tak nam wyszło, no to teraz przechodzimy sobie na x, prawda? Czyli ja tutaj wracam do tego, czyli piszę, że x kwadrat mi wyszło 4, albo x kwadrat mi wyszło 12. Czyli x to będzie 2, jak spierwiastkuję, albo x to będzie, jak to spierwiastkuję, to będą 2 pierwiastki z 3. Nie przejmuj się,
że zarówno jedno, jak i drugie ci pasuje. Dlaczego? Bo teraz jak x będzie równe 2, to wtedy y do niego, to jak ja tu podstawię 2, to będę miała 2 pierwiastki z 3. Natomiast jak za x podstawię 2 pierwiastki z 3, to tu mi się skróci i wyjdzie mi po prostu samo 2. Dlatego to i to jest w zasadzie to samo, bo to jest kwestia, ten przypadek i ten to jest ten samo, to jest tylko kwestia, jak ja sobie boki nazywam. Czy tu będzie x, tu y, czy tu będzie y, tu będzie x. Więc nie będzie to miało wpływu chociażby na nasz obwód. Czyli teraz pasuje mi tak, pole znam, to już wiem co podstawić, jedynie co muszę policzyć obwód. No to policzymy sobie obwód naszego trójkąta, czyli tak, 2, dodać, tu mamy bok 2, ten x, no niech będzie to jest 2 i y 2 pierwiastki z 3. Jeżeli bym zrobiła to, to będzie dokładnie to samo. Czyli obwód trójkąta to będzie 4, dodać 2 pierwiastki z 3. No naszym zadaniem jest policzyć małe r, no nie? No to potrzebujemy połowę obwodu, czyli mała literka p to będzie połowa z tego, czyli 2, dodać pierwiastek z 3. Ja to podkreślę i teraz będę już może na czerwono pisała. Czyli tak, pod pole podstawiam pierwiastek z 3, to się równa małe r razy 2 plus pierwiastek z 3. Podzielę oczywiście przez ten mój nawias, podzielę i wyjdzie mi, że moje r małe to będzie pierwiastek z 3 podzielone przez 2 plus pierwiastek z 3. Usunę niewymierność, no to oczywiście muszę zrobić odpowiednio, tutaj mnożąc licznik i mianownik i dostanę, że tu będę miała pierwiastek z 3 razy 2, to będę miała 2 pierwiastki z 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, czyli minus 3, a na dole będę miała ze skróconego mnożenia 2 do kwadratu to 4, minus pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, czyli po prostu nad 1. Czyli napiszę 2 pierwiastki z 3 minus 3. No i to jest właśnie policzona długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Wybrałam takie zadanie na nasze spotkanie ze względu na to, żeby pokazać ci, że twierdzenie sinusów, czy też twierdzenie kosinusów możesz mieszać z różnymi wzorami, które występują w tablicach. Na pewno pamiętasz, że był taki wzór na pole trójkąta, ale pamiętasz, że był też taki wzór na pole trójkąta, był też inny jeszcze wzór na pole trójkąta, no masę było tych wzorów, a w tym zadaniu chciałam ci pokazać to, że raz taki wzór stosujemy, raz widzisz to twierdzenie sinusów, raz kosinusów, bo to jest zadanie na poziomie rozszerzonym. Tu naprawdę różne rzeczy możemy mieszać, a chodzi o co? O to, żeby obliczyć o to, co poproszą w zadaniu, prawda? Czyli w tym zadaniu poprosili o małe r, więc myślimy, gdzie to małe r, w jakim wzorze było schowane? No, było schowane w takim wzorze, prawda? Więc w tym wzorze patrzymy, co mamy podane, pole trójkąta, co musimy policzyć? No obwód, bo nam jest potrzebna połowa obwodu, no to do obwodu boki, no to, z tych, no to boki, no to na podstawie twierdzenia sinusów, czy też kosinusów, później nam wychodzi, no i pięknie wyliczamy, rozwiązujemy nasze zadanie. Zadanie numer 4. Ramiona trójkąta mają długości 3 oraz 7, zaś kąt między nimi ma miarę 120 stopni. Wyznacz długość odcinka dwusiecznej kąta rozwartego, zawartego w tym trójkącie. A więc, no, narysowałam rysunek, postarałam się, żeby ten trójkąt faktycznie był rozwartokątny. Tu mamy 120 stopni, widać, największy z kątów. I teraz ramię. To ramię ma długość 3, to niech będzie ma 7 i kąt zawarty między nimi 120 stopni. Mamy, uwaga, teraz wyznaczyć długość odcinka dwusiecznej, czyli jakiś ten odcinek, no napiszę x, niech będzie pytajnik, ale teraz trzeba to dobrze zrozumieć. Dwusiecznej tego kąta rozwartego, ale tylko ten kawałek, który jest zawarty w tym trójkącie. Otóż wiemy, że dwusieczna jest to półprosta, tak? Dwusieczna kąta, ale nas interesuje tylko ten kawałek, który znajduje się wewnątrz tego trójkąta. Czyli popatrz, przykładam linijkę i staram się to zrobić dosyć estetycznie, żeby narysować ten kawałek mój dwusiecznej, bo mogłabym przedłużyć tą dwusieczną, półprosto. Ale mnie interesuje tylko ten kawałek, który jest zawarty w trójkącie. I teraz, co ja wiem? Że skoro to jest kawałek dwusiecznej, to znaczy wiemy, że dwusieczna dzieli kąt na połowy. Czyli tu jest 60 stopni, tu też jest 60 stopni. 120 podzieliła na dwie równe części, czyli 60 stopni i 60 stopni. No i teraz myślimy, jak tego x-a wyliczyć. Otóż różne możliwości, różne sposoby można zastosować. Nam się naturalnie
już po tych trzech wcześniejszych zadaniach będzie kojarzyło, że dobrze byłoby użyć twierdzenie, czy też sinusów, spróbować kosinusów bardziej, prawda? Ale ja pokażę teraz Tobie zupełnie inny sposób, troszkę w oderwaniu od tych trzech wcześniejszych zadań. Dlaczego? Bo chciałabym tą różnorodność pokazać, że w jednym zadaniu tak stosujemy, w drugim inaczej. No wszystko zależy od tego, jakie akurat jest zadanie. No ale wiedzę trzeba mieć ogromną, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Po pierwsze, ja zaznaczę tutaj ten punkt, że to będzie punkt D. Dlaczego? Bo popatrz, mam ja tutaj jeden trójkąt, który zakreskowałam na czerwono i mam ja drugi trójkąt, który zakreskowałam na czarno. Ja mogę powiedzieć, że pola tych trójkątów, jak dodam, to wyjdzie mi pole tego wielkiego trójkąta ABC. I to jest bardzo ważne. Pole trójkąta mojego ADC czerwonego dodać pole mojego trójkąta DBC czarnego to jest pole trójkąta ABC. Banalne. Myślę, że każdy wie, że jak dodam do tego pola to pole, otrzymam całe pole. Tylko wiedzieć, a zauważyć, że w tym zadaniu byłoby to super zastosować, to czasem są dwie różne rzeczy. No więc tak, jak policzyć pole naszego trójkąta ABC, całego wielkiego? No ze wzoru z kątem, czyli był taki wzór, jedna, druga, razy bok, czyli 3, razy drugi bok i razy sinus kąta pomiędzy tymi bokami, czyli u nas sinus 120 stopni. Jedna, druga, 3, razy 7, razy sinus tego mojego kąta 120 stopni. No to policzmy. Pole trójkąta ABC to będzie 3 razy 7 to 21, z tego 1 druga, czyli nad 2, razy sinus 120 stopni. To jest inaczej, zgodnie ze wzorami redukcyjnymi, sinus 60 stopni. Czyli mam 21 drugich razy sinus 60 to pierwiastek z 3 nad 2. Czyli mam 21 pierwiastków z 3 nad 4. Na pewno mi się to sprzyda, żeby tu odpowiednio podstawić. No ale idziemy dalej tym samym tropem. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pole trójkąta czerwonego. ADC. To się uda. Ten sam wzór stosujemy. Dlaczego ten sam? No bo ja znam kąt 60 stopni. Jedna, druga razy. Uwaga. Jeden bok, 3. Drugi bok, nie wiem jaki, x. No ale nie wiem, ale mam to znaleźć, nie? X i razy sinus kąta pomiędzy nimi 60 stopni. To się równa. Jedna druga razy 3 to będzie 3 drugie x razy sinus 60 pierwiastek z 3 nad 2. Jak ja to pomnożę, to oczywiście mam 3 pierwiastki z 3 nad 4x. Super. No to jeszcze jedno pole mi zostało. Tym razem trójkąta DBC, czyli mojego czarnego. Dokładnie tym samym wzorem robimy. Jedna druga razy. Jeden bok x, drugi bok 7 razy sinus kąta pomiędzy nimi, czyli w tym wypadku też 60 stopni. Dlaczego? Dlatego, że to była dwusieczna, a dwusieczna dzieli kąt na idealnie dwie równe części, czyli 60-60 w naszym zadaniu. Jedna druga razy 7 to będzie 7 drugich x razy pierwiastek z 3 nad 2. To się równa i znowu mnożymy. 7 pierwiastków z 3 nad 2. To mnożymy 4x. I teraz to wszystko, co policzyłam, podstawiam do tej mojej oczywistej równości, czyli pole tego ADC to były 3 pierwiastki z 3 nad 4x, dodać 7 pierwiastków z 3 nad 4x, to się równa. I pole naszego całego trójkąta wyliczyłam 21 pierwiastków z 3 nad 4. No popatrzmy, wszędzie mamy mianowniki 4, a to ciach razy 4 se pomnożmy. Nie będziemy mieć tych mianowników. Czyli 3 pierwiastki z 3x dodać 7 pierwiastków z 3x, to się równa 21 pierwiastków z 3. Po prostu wszędzie te czwóreczki nam się poskracały. Teraz wszędzie jest pierwiastek z 3. To ciach podzielmy przez pierwiastek z 3, no bo wszędzie występuje, to po co go pisać? Czyli mamy 3x dodać 7x, to się równa 21. No to popatrz, 3x, 7x to 10x, a to się równa 21. To podzielę przez 10, napiszę x, to jest 21 dziesiątych, czyli w ułamku dziesiętnym zapisane pięknie 2,1. Co mieliśmy wyznaczyć? Mieliśmy wyznaczyć długość tego odcinka, tego kawałka dwusiecznej, który jest zawarty w trójkącie.
tego naszego X-a wyznaczyliśmy. Nie przy użyciu twierdzenia sinusów, nie przy użyciu twierdzenia kosinusów, przy użyciu czegoś bardziej banalniejszego. Przy użyciu wzoru na pole trójkąta i przy stwierdzeniu rzeczy oczywistej, że pole małego trójkąta i pole drugiego małego trójkąta równa się całe wielkie pole trójkąta. Banalna rzecz, popatrz, a jednocześnie pewnie jeden z Was chciałby to zrobić inaczej. Ja nie mówię, że to jest jedyny sposób, ale tym sposobem jest najszybciej. Zadanie numer 5. W trójkąt prostokątny ABC o bokach długości AB10, AC8, BC6 wpisano okrąg o środku w punkcie O. Prosta CO przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie D, który jest różny od C. To też zaznaczę, że D to nie ma być C. Oblicz długość odcinka od O do D. Teraz popatrz. Ja oczywiście przygotowałam rysunek, zrobiłam okrąg opisany. Pamiętamy, jak opisujemy okrąg na trójkącie prostokątnym. Tak, że środek tego okręgu znajduje się na środku przeciwprostokątnej. Może nam to być potrzebne, więc dlatego tak zrobiłam. Najpierw okrąg narysowałam i później ładnie tutaj zaznaczyłam średnicę i zaznaczyłam ten trójkąt prostokątny narysowany. Oczywiście, można by było zrobić też ten okrąg wpisany, ale myślę, że ja tylko zaznaczyłam, gdzie będzie jego środek mniej więcej tego okręgu wpisanego. I teraz ja mam taką informację, że wiem, że prosta CO, więc ja tą prostą muszę tutaj poprowadzić, ona przecina mój okrąg w punkcie D. Tak jest napisane w treści. Przecina mój okrąg w punkcie D, gdzie D jest, to nie jest to samo co C. Czyli chodzi o to, żeby mi się tutaj, żebym tu nie napisała D, prawda? Dlatego tu jest ten punkt D. I teraz, co jest moim zadaniem? Moim zadaniem jest policzyć długość takiego dosyć dziwnego odcinka od O do D. Nie jest to zadanie trywialne, chociaż zobaczysz, będzie się łatwo to liczyło, aczkolwiek wpaść na pomysł tu jest bardzo, bardzo trudno. Po pierwsze, myślę, że zaczniemy od tego, że wprowadzimy sobie tutaj nasze boki, czyli tak, tu mamy 8, tu mamy 6, tu mamy całe 10. Do tego może nie będę zaznaczała, ale co jest bardzo ważną rzeczą, że tak, skoro tu mamy kąt prosty, to tutaj zaznaczmy sobie kąt alfa, a tu niech będzie kąt beta. Zapiszmy sobie, że nasz kąt CAB oznaczyłam alfa, a kąt CBA zaznaczyłam beta. Co ja mogę o tym powiedzieć? Mogę powiedzieć o tym, że alfa plus beta da mi 90 stopni, prawda? Oczywiście, dlatego że skoro tu jest 90 stopni, no to alfa z betą też dadzą razem 90 stopni. Czyli mogłabym na przykład beta wyznaczyć, że to będzie 90 stopni minus alfa. Może mi się gdzieś to sprzydać, dlatego to zapisz. Dalej, jeżeli zobaczysz okrąg opisany na trójkącie, to powinieneś mieć naturalne skojarzenie, że być może jakieś kąty wpisane. No ale żeby to zrobić, to myślę, że dosyć dobrze będzie nam poprowadzić teraz odcinki od D do A i od D do B. I teraz może bardziej, lepiej będzie widać, o co w zasadzie nam chodzi, prawda? O co nam chodzi w tym zadaniu. Myślę, że po pierwsze, może jeszcze coś będziemy zaznaczać, ale na razie może nad tym się skupmy. Po pierwsze, widzimy, że nasz kąt, ten beta, jest oparty, ten kąt beta, który zaznaczyłam, jest oparty na tym łuku, na łuku CA. To jest kąt wpisany beta. Czy jeszcze któryś jest oparty na tym łuku CA? Oczywiście jest jeszcze ten kąt, więc znaczy się, że tutaj będzie kąt też beta. Ja zapiszę, kąt CBA jest równy kątowi CDA i jest równe beta. Bo są oparte na tym samym łuku. Oparte na tym samym łuku. Pamiętamy twierdzenie. No to teraz tak, to też poszukajmy z tym alfem, prawda? No to który kąt byłby jeszcze alfa, skoro ja zaznaczyłam, że moje alfa jest tutaj? No to napiszę kąt CAB. CAB jest alfa, tak? No to myślmy, który jeszcze byłby alfa? On jest oparty na łuku z kolei, ten CAB na łuku tym od B do C. No to widzimy, że jak tu alfa, to tutaj też będziemy mieć alfa. To zaznaczmy, że to będzie równe kątowi CDB. CDB równe
równa się alfa, dokładnie ta sama sytuacja, oparte są na tym samym łuku. Może nam się do czegoś to sprzydać. Pamiętajmy o tym, że my tutaj, prawda, w tym miejscu mamy ten odcinek OD. Pasowałoby z tego skorzystać, że ten odcinek wyznaczyć. Ja sobie mogę napisać X ten odcinek OD, czyli X-a muszę znaleźć. No to próbujmy dalej myśleć. Skoro tak jest, to teraz tak. Może byśmy coś powiedzieli na temat kąta tego, albo kąta tego. Żeby to zrobić, no to musimy się zastanowić nad tym, z jakim tutaj trójkątem mamy do czynienia. Otóż, ten kąt, popatrzmy tutaj, ten kąt, jak widzimy, on jest oparty na tym łuku. No to teraz możemy sobie popatrzeć ten kąt tutaj, na jakim łuku będzie oparty. Znowu na tym samym, tylko uwaga. Skoro od C do O, prawda, ten odcinek, on to jest poprowadzona ta dwusieczna, prawda? No bo tak jest, że żeby wpisać okrąg, prawda, prowadzę dwusieczną. To znaczy, że ten kąt będzie 45 stopni. I tak samo tu będzie 45 stopni. Zatem mogę znowu powiedzieć, dokładnie tak samo rozumowując, że mój kąt ACD, jest znowu oparty teraz na tym łuku, ja może tak zaznaczę, ACD i na tym samym jest oparty kąt ABD. Kąt ABD. No i mają 45 stopni. Znowu jest tak samo oparte na tym samym łuku. No to ja zaznaczę tu 45 stopni. To z drugiej strony znowu myślimy sobie, ten kąt potrzebujemy, prawda? Czyli znowu mamy, jeszcze nam został taki łuk, BD, czyli tak, znowu patrzymy, kąt BCD, kąt BCD oparty jest na tym moim łuku BD i ten kąt też jest oparty BAD, kąt BAD też jest oparty, więc mają też taką samą miarę. Ja to zaznaczę, tu jest 45 stopni. No to popatrzmy, skoro tak, to widzimy, że ten trójkąt jest równoramienny. Czyli ten bok ma taki sam jak ten. A wiemy, że tu jest 10. Bo to jest średnica, prawda? Średnica przeciwprostokątna w tym trójkącie. Czyli jak tu jest takie samo, to napiszmy tu Y i tu Y. Czyli wniosek z tego napiszmy, że nasz trójkąt BAD równoramienny, czyli mogę ułożyć stwierdzenie Pitagorasa, czyli takie, że moje y kwadrat dodać y kwadrat równa się, czyli y kwadrat dodać y kwadrat równa się to do kwadratu. Dlaczego on jest prostokątny? No bo wiadomo, że jego przeciwprostokątna to średnica. Pamiętamy, że ten, zresztą to widzimy, alfa plus beta to 90 stopni, więc jakkolwiek na to patrząc, to się równa 10 do kwadratu. Czyli 2y kwadrat to jest oczywiście 100, czyli y kwadrat to 50, czyli dochodzimy do wniosku, że y to będzie pierwiastek z 50, czyli y to będzie 5 pierwiastków z 2. No to tak, skoro tak, to teraz już jesteśmy, myślę, że dosyć blisko, bo teraz musimy już zobaczyć, w jakim to trójkącie byśmy mogli. Popatrz, jak ja trójkąt teraz narysuję. Narysuję teraz ten trójkąt. Wiem, że na tym rysunku troszkę jest nagmatwane, no ale niestety takie zadanie, prawda? Takie zadanie dosyć skomplikowane. Teraz analizujemy trójkąt ODA. No dlaczego? No bo musimy OD wyznaczyć. No więc dlatego też ten trójkąt analizujemy. Wiemy, że to O to jest środek okręgu wpisanego. Żeby wpisać okrąg w trójkąt, prowadzi się dwusieczne. Czyli skoro tak, to ten kawałek to będzie też kawałek dwusiecznej, czyli tu będzie jedna druga z alfy, to tutaj też będzie jedna druga z alfy. To skoro tak, to ja mogę napisać, teraz analizujemy trójkąt OAD, czyli ja mogę mu powiedzieć, że mój kąt OAD ma miarę jedna druga alfa plus 45 stopni. No to dalej, czyli już taki mam kąt tutaj, jedna druga alfa plus 45 stopni. No to popatrzmy, mamy, chcę jeszcze ten kąt, bo ten kąt widzę beta, no to nie będę kombinowała. Teraz chciałabym ten kąt. No to napiszmy sobie kąt DOA.
analizuję ten kąt DOA. Jak wliczę ten kąt tutaj? Ten kąt, który tu sobie zaznaczę. Jak ja go ten kąt wliczę? Oczywiście od 180 stopni odejmę beta, czyli ten u góry, i odejmę to. Czyli odejmę to 1/2 alfa plus 45 stopni. No to to się równa. 180 stopni odjąć i teraz uwaga, beta, to ja wiem, że jest beta, 90 stopni minus alfa. I odjąć 1/2 alfa plus 45 stopni. No to w takim wypadku będę tutaj ciągnęła dalej, czyli pozmieniam znaki. 180 stopni minus 90 stopni plus alfa minus 1/2 alfa minus 45 stopni. To się równa. 180 minus 90 to jest 90, minus 45 to jest 45. Alfa minus 1/2 alfa to jest plus 1/2 alfa. I popatrz, co mi wyszło. Wyszło mi, że ten kąt jest taki sam jak ten. Czyli z tego wynika, ja mogę zapisać, że mój kąt OAD, nawet żeśmy się tego nie spodziewali, to jest równy kątowi DOA. Ten kąt wyszedł identyczny. Czyli ja bym tu mogła napisać 45 stopni plus 1/2 alfa. Prawda? Zatem znowu wnioskuję co? Że mój trójkąt OAD równoramienny. A co mi to daje, że równoramienny ten trójkąt? Daje mi to, że moje x jest takie samo jak y. Czyli wnioskuję, że moje x jest równe y, a y se wcześniej wyliczyłam. Czyli po prostu x to jest 5 pierwiastków z 2. A co miałam wyznaczyć w zadaniu? No właśnie, miałam znaleźć tego x-a, ten odcinek OD. To zadanie, zadanie numer 5 jest dosyć trudne. Dlaczego? Dlatego, że popatrz, ono jest zupełnie inne od tych zadań, które były na początku. Tak już chcę teraz podsumować nasze spotkanie. Zadania od 1 do 3 to są zadania, gdzie wykorzystujemy głównie twierdzenie sinusów i kosinusów. W zadaniu czwartym chciałam zwrócić uwagę Tobie na pola. Na to, że pole jednej figury dodać pole drugiej figury, to często jest pole kolejnej jakiejś większej figury. Natomiast w zadaniu numer 5 chciałam zwrócić Tobie uwagę na to, że oprócz tych wiadomości dotyczących twierdzenia sinusów, kosinusów, pól, różnych wzorów na pola trójkątów, dobrze jest pamiętać, że jak zobaczysz okrąg opisany na trójkącie, to musisz skojarzyć, a może jakieś kąty wpisane, które są oparte na tym samym łuku. Może jakiś kąt wpisany, kąt środkowy. Może jakaś informacja, że jest kąt prosty, bo jest oparty na średnicy. Może wykorzystać te twierdzenia, prawda, do tego, żeby jakieś zależności pokazać, które kąty są równe. Co jeszcze jest ważne? Chciałam Ci pokazać w tym zadaniu, że dwusieczna dzieli kąt na połowy i my tutaj wykorzystywaliśmy tą informację, że ja tego okręgu nie narysowałam, ale nie było takiej potrzeby. Ja muszę wiedzieć, że ten O to jest właśnie punkt przecięcia się dwusiecznych. Czyli tutaj dzieli kąt na połowy, tu dzieli kąt na połowy, czyli 45-45, 1/2 alfa, 1/2 alfa. No i to później wykorzystuję. Później korzystam z tego, że jak kąty są równe, dwa to trójkąt równoramienny. No i na końcu wyciągamy wnioski, że jak równoramienne, no to jedno ramię równe jest drugiemu ramieniu. Oczywiście ich długości. Chciałam Ci pokazać na tej lekcji, że w zasadzie wiedza z trójkątów jest bardzo ważna, bo jest Twoją podwaliną do tego, żebyś mógł rozwiązywać zadania z czworokątów, ale też jest ważna do stereometrii. To wszystko ma, taki jest mój cel oczywiście, że to wszystko, co tutaj robimy, ma na celu, żeby wykorzystywać odpowiednie trójkąty i później, widząc chociażby jakiś okrąg opisany, czy jakiś okrąg wpisany, czy jakiś czworokąt, szukać tych trójkątów, szukać tych różnych zależności. Zależności na trójkąty, zależności właśnie o kątach, gdzieś jakichś twierdzeń szukać do wykorzystania. Mam nadzieję, że to, co przygotowałam na to spotkanie, pozwoli Ci teraz siąść i rozwiązywać dowolne zadanie z wykorzystaniem trójkątów, gdzie zobaczysz trójkąty, ich zależności, wzory na pola, prawda, wzory na promienie okręgu opisanego, wpisanego itd., itd. Mam nadzieję, że teraz swobodnie możesz podejść do zadań maturalnych na poziomie rozszerzonym, no i właśnie rozwiązywać przy użyciu tego, co żeśmy sobie tutaj powtórzyli, rozwiązywać zadania. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam na kolejne nasze spotkanie.